Wzgórza szorciaków bez spisu. Barbara Janina naukowiak. Rozdział drugi Awaria Sprzętu. Karolek zdobył już tysiąc punktów, ale by przejść do następnego etapu, musiał jeszcze pokonać tysiące tych śmiesznych małych ludzików. Z zaciętością zaczął strzelać specjalnymi, usypiającymi nabojami do niewielkich postaci, które tym razem spokojnie pracowały w polu. Świetna jest ta nowa broń, pomyślał. Dzięki niej łatwiej mi będzie ich wszystkich pozamykać. Czy myśmy zrobili ci cokolwiek złego? Chłopiec znowu usłyszał ten cichy, ale wyraźny, męski głos, dobiegający z tej samej, co przedtem strony. Ponownie się obejrzał, lecz tym razem poczuł niepokój. Znowu nic jednak nie dostrzegł, prócz biblioteczki wypchanej książkami, które zresztą nigdy go nie interesowały. Mam, mówiłaś coś? krzyknął w stronę kuchni. Nie, kochanie, ale dobrze, że pytasz, bo chciałabym, byś wyrzucił śmieci. Teraz? Najlepiej teraz, jak wrócisz, zjemy obiad. Teraz jestem zajęty. Mówiłem przecież, że gram, odkrzyknął ze złością. Jeszcze raz na wszelki wypadek spojrzał w stronę biblioteczki, ale nic niepokojącego nie zauważył. Chyba znowu się przesłyszałem, pomyślał. Ostatnio dość często zdawało mu się, że słyszy jakiś męski głos dobiegający z prawej strony pokoju. Nie był to głos taty, bardziej dziadka. Ale kiedy odwracał głowę, nie widział nikogo. Przytrzymał prawy klawisz myszki i monstrualna postać, którą kierował, skręciła w stronę widocznych w oddali gór. Karolek zobaczył, jak z naprzeciwka wybiegają małe postacie i otaczają ją zwartym kręgiem. Bardzo szybko przełączył grę na automatyczny atak i w tym momencie ekran komputera zrobił się Całkiem czarny. Mam! krzyknął chłopiec. Co zrobiłaś? Ja? Nic. O co chodzi? Czy coś się stało? Odkrzyknęła kobieta. Kąp nie działa! zawołał z wyrzutem. Może znowu nie ma prądu? zastanowiła się mama. To sprawdź! odpowiedział ze złością chłopiec. – Jest prąd, synku, lodówka działa, więc jest. Spokojnym głosem odpowiedziała M, wchodząc do pokoju chłopca. Czyli to pudło się zepsuło. Co za szmelc. Właśnie miałem idealną sytuację i nie zdążyłem zasejwować. Karolek ze złością odsunął się od biurka. Czego nie zdążyłeś? No, nie zdążyłem zapisać gry. Chłopiec nadal mówił wzburzonym i podniesionym głosem. No, zrób coś! Co tak stoisz? Karolku, naprawdę nie lubię, jak mówisz do mnie takim tonem, ze smutkiem powiedziała kobieta. I jak mam mówić, kiedy jestem taki wściekły? Chłopiec spojrzał na M ze złością. Zadzwoń wreszcie do tego komputerowca. Niech przyjdzie i naprawi paznokietek. Nie komputerowca, tylko informatyka. Jak tylko tato wróci z pracy, zadzwonimy do niego. A dlaczego nie teraz? Nie znam numeru. Paznokietek, nie mogłaś go sobie zapisać. Zadzwoń do taty na komórkę i zapytaj o numer. Nie mogę, synku. Tato ma teraz jakieś ważne spotkanie. Poczekaj, przecież o 17 będzie już w domu. To całe trzy godziny. Co mam teraz zrobić? Może. W takim razie wyniesiesz śmieci? Nieśmiało zapytała mama. Chyba żartujesz, powiedział Karolek wychodząc do przedpokoju. Jestem wściekły! Nie wyrzucę, bo śmierdzą! Szybko założył kurtkę i buty, chwycił klucze i nie oglądając się za siebie, krzyknął: idę na dwór paznokietek. Karol! zawołała Em, ale usłyszała tylko głośny odgłos zamykanych z impetem drzwi. Weszła do kuchni i wróciła do tarcia marchewki na surówkę. Jak ten chłopiec się zmienił? Pomyślała ze smutkiem. Jest coraz bardziej arogancki, a ja już naprawdę nie wiem, jak mam z nim rozmawiać. W jej dużych, szarych oczach pojawiły się zy.